Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie z tej strony Yuken, a przed wami już 14 odcinek z Farming Simulatora 22. Pierwsza seria, w której zaczynam mierzyć się z farmingiem, w ogóle z rolnictwem. Tak, jest to moja pierwsza styczność z farmingiem. Jak widzicie, dużo już się fajnych rzeczy nauczyłem. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, no i stało się to, 3 miliony pękło. Na koncie 3 miliony 700. I może nie byłoby w tym nic dziwnego, bo było to oczywiste, że tak może się stać, jeśli sprzedam meble. Ale przyznam wam się, że na dwie tury te meble sprzedawałem, a już mam przygotowane. Zresztą wam pokażę. Cyk, cyk, cyk. Moi drodzy, zobaczcie. Jeszcze sterta mebli czeka na sprzedaż, aż będzie odpowiedni miesiąc. Czyli minimum od maja będziemy te meble sprzedawali. Tak przede wszystkim maj, czerwiec i sierpień. Ale mniejsza o to, dlaczego to jest takie wyjątkowe, że mam taką dużą kwotę, a moi drodzy, dlatego, że tak naprawdę miałbym już ponad 4 bańki grube, ponieważ kupiłem pole numer 47, 48, 49 i z tego co pamiętam także 52, także zobaczcie moi drodzy, tylko tutaj jakoś jest dziwnie jakoś to nazwane, nie wiem czemu tak jest, zobaczcie tutaj 64, no nie kosztowało to dużo, to razem jest tam 100 tysięcy gdzieś, 150, 160, no tak w granicach 300 tysięcy wydałem na same pola. No i moi drodzy, zobaczcie, tym też się trzeba wam pochwalić. Tu były drzewa, drzew nie ma, wszystkie drzewa wyciąłem, wszystkie drzewa są w tartaku, także na jakiś czas ten tartak po prostu ma desek na opór i będzie nam po prostu produkował deski, z których będziemy nadal sprzedawali meble, będzie to taki dochód pasywny, który będzie pozwalał się rozwijać. Także według tego planu, co mówiłem w ostatnich odcinkach, zobaczcie, ta cała część została wyczyszczona. Oczywiście na razie drzew i wycinania drzew mam dosyć. Maszyny nie sprzedaję, zostawiam ten sprzęt leśny, on się nam jeszcze przyda, bo na pewno wrócimy do tematu leśnego. Tak jak wam też mówiłem w poprzednim odcinku, no ta część chciałbym, aby była z moją chatą. Nie wiem dlaczego akurat tu, bo być może znajdziemy lepsze miejsce na mapie, gdzie mógłbym sobie chatę postawić. No to będzie jeszcze temat, moi drodzy, do przemyślenia. Natomiast na pewno ustalaliśmy, że druga część, czyli ta, w którą teraz zmierzam, tu od strony sąsiada, będzie częścią taką, no nazwijmy to, zwierzęcą. Także słuchajcie, skoro mam siano, mam kiszonkę oraz słomę, czyli jest czym nakarmić zwierzątka, przynajmniej krowy, no to przystępujemy do tego, czego dzisiejszy odcinek, moi drodzy, będzie dotyczył. Bo będziemy zajmowali się właśnie krowami. Ale to jest temat dosyć taki, no bym wam powiedział, pokrętny. Dlaczego? Dlatego, że aby zająć się krowami, musimy się zastanowić, co gdzie zbudować. To znaczy mniej więcej zrobić taką przymiarkę. O, na przykład mamy mleczarnię, prawda? No wiadomo, że własna mleczarnia. Chciałbym to wszystkie mieć punkty własne. Jakoś je tutaj w miarę zagospodarowane, więc się zastanowimy, jak te tutaj budynki wybudować. Powiedzmy, że tak do tego zielonego miejsce zostawimy. Na razie nic nie będę budować, ale powiedzmy, że tak do tego zielonego, no nawet troszkę więcej. Jeszcze zrobimy przymiarkę, co tu jeszcze mamy za. No młyn zbożowy, nie, przędzalnia, też nie, cukrownia, nie, przynajmniej nie w tym miejscu na razie. Na razie nas interesuje tylko i wyłącznie to, co jest związane stricte z mlekiem. No piekarnia od biedy by mogła być, no przemyślimy temat, przemyślimy. Bo też jest kwestia jajek. O, tu mamy drugą mleczarnię. No ta jest chyba, moi drodzy, ta jest ładniejsza, tylko z tą jest o tyle problem, że jak widzę, ona ma tu z dwóch stron dojazdy. Muszę jeszcze się zastanowić, bo to wszystko, słuchajcie, musi być no jakoś estetycznie. Ja tutaj mam dużo takich różnych fajnych budynków pościągane. O, fabryka, jak się nie mylę, masła, moi drodzy. No, to także takie fabryki chciałbym tutaj sobie poustawiać. Zresztą my musimy zobaczyć, jeśli takie decyzje chcemy podjąć. Tu jest kawiarnia. O, kawiarnia, widzowie, moi drodzy. Nawet ładna kawiarnia, nie powiem. Będzie temat do przemyślenia. Fabryka czekolady. Więc my w ogóle takie decyzje, fabryka ciasteczek.
My, moi drodzy, takie decyzje. Kolejna mleczarnia. O, ta nawet by mogła być. Nie, też nie mogłaby być. Nie, zobaczymy. I tutaj na przykład mamy mleko w butelkach. Nie wiem, czym to się różni. Musimy w ogóle sprawdzić. O, mam no trochę jest tych fabryk. Kurczę. Soy drink to nie. O, fabryka lodów. Tylko, że pewnie do lodów trzeba cukier dostarczyć. My na razie chcemy... O, pizzeria. Ale to pizzeria to nie do mleka, moi drodzy. To nie na ten etap, myślę, że to nie na ten etap. No ale tak mniej więcej widzimy, jakie te budynki są i jest ok. O, tu mamy jeszcze fajny taki młyn, ale on się nam też tutaj nie przyda. Dobrze, to jeżeli my mamy, moi drodzy, taką decyzję podejmować, wiadomo, krowami się zajmujemy i to bez dwóch zdań. Ale zobaczmy sobie te produkty, które tutaj ewentualnie nas interesują. Bo będą nas na pewno interesowały jajka. No cena w porównaniu z meblami połowę niższa, bym powiedział. Mleko, no jeszcze mniej, czyli tu na pewno musimy coś z tego robić. Zobaczmy, czy my tu mamy jeszcze jakieś gotowe produkty. No ciasto to raczej mleko by było potrzebne, ale masło z mleka. O, już mleko, masło jest droższe. Ser z mleka też chyba. O, tutaj ser będzie... Czyli ser będzie naszym na pewno tutaj sprzymierzeńcem. I co tu jeszcze? Czekolada. No, czekolada też fajnie płatna. Więc to tutaj na pewno byśmy w to poszli. I tutaj, widzę, że pododawane są. Dobra. Czyli tak, ciasteczka 8 tysięcy, słuchajcie, płacą, więc widzimy, że w ten temat musimy iść. Chipsy jakieś czekoladowe 10 tysięcy płacą. No to to już jest w ogóle, widzowie, petarda. Kurczę, ile tego? Będziemy musieli... Łoż, kurde, co to jest? Valerie Pack of Cookies. Ja pierdzielę, 71 tysięcy. Widzowie, o i tutaj mamy, tylko nie ma punktów skupu. No to to będziemy musieli te punkty skupu wybudować. Wtedy i to mleko będziemy mogli śmiało sprzedawać. Tylko nie wiemy w tym momencie, jak widzicie, prawda? Nie wiemy, jakie są ceny za to. Nie wiemy, jakie są ceny. Ale jak wiemy, no ciasteczka na pewno. Czyli fabryka ciasteczek jak najbardziej będzie nam potrzebna. No dobrze, no moi drodzy, no czyli biznes z krowami jest nam potrzebny, ale oprócz oczywiście biznesu z krowami będą nam też potrzebne kury. Znaczy, no, bo krowy krowami, ale jeszcze będą nam potrzebne kury. Słuchajcie, my tu mamy, moi drodzy, niby fabrycznie jest coś takiego, obora dla krów z robotem paszowym, bo tylko to by mnie interesowało. I to mamy, moi drodzy, na 80 krów. Ale tutaj widzę z modów Lizarda. Obora dla krów z robotem paszowym jest na 500. Łoż, panie, co to tu jest? Budynek, czekajcie, czekajcie. To gdzie to tutaj? Automatic feeder. Kurczę, szkoda, że nie mogę. Czyli co, że automatycznie dozuje. I potem mamy, czekajcie, co tu mamy? Kolejne lizarda. No nie kosztuje to mało. Nie kosztuje, jak widzicie, to moi drodzy, mało. Ale 200 krów to nie. No to ciekawe, czemu to się różni tak jakby ilością krów. Czyli rozumiem, że muszę sobie wybrać taką, która by mi się podobała wizualnie, tak? Without, czyli bez. No faktycznie large, no faktycznie. Tylko jeżeli tak, to widzicie, tylko teraz ten robot paszowy z tej strony by miał być. Ja bym wolał, żeby był z tamtej, ale wtedy krowy byłyby z tej. Ja w ogóle najchętniej bym chciał krowy, chyba że tak zrobimy. To by był kompromis. Moi drodzy, stawić tą oborę tak tu. Tylko czy akurat tą? A czym się one różnią od siebie? Ja jakoś nie widzę specjalnie, widzowie, różnicy, powiem wam szczerze. Czym one się od siebie tutaj różnią? No, to by tak by było najlepiej. Tam byśmy kawałek tego... Ale to jest na 200. Aha, ilością krów się różnią.
Automatic Feeder, no to mnie bardzo ciekawi, tylko że jak widzicie, tu nie ma tak jakby tego wybiegu dla krów, co mnie troszeczkę martwi. Ja bym nie chciał, słuchajcie, bez wybiegu dla krów. Idziemy na żywca, ja tych krów faktycznie chcę dużo. I tyle też, widzowie, kupimy. Tyle też kupimy. No dobra, no to któraś z tych osta... A nie, tutaj chyba można dokupić to osobno, tak? A, to można dostawić. Okej. Okay. No to jeśli byśmy kupili bez tego, to możemy ręcznie dostawić. Okej. Okay. Tylko to mi tu tak średnio pasuje, powiem szczerze. No i chyba, że tam byśmy wtedy dostawili. Na razie się nie przejmuję tym, że zachodzi na inny obiekt. To w ogóle brzmi... Aha, tutaj jest w ogóle jakiś bajer, jakiś... Tylko czy ja czegoś tutaj nie pominąłem? Duża... Automatic Feeder. Ale to nie wiem, czy to jest automatyczny... No chyba tak, to chyba będzie ten automatyczny robot. Tak to się niektóre dziwnie nazywają. Tylko czekajcie, ten... to jest tak jakby tu. No nic, postawimy. Tylko teraz tak, to wtedy byśmy tam dostarczali. A jakby tą oborę dać tak, to co będzie z tamtej strony? No tak w sumie zasadniczo, chyba że tak. Nie, tak nie. Kurde, teraz mamy dylemat, jak to postawić. Dobra, tak. Tak to możemy postawić, moi drodzy. I tam... Dobudujemy jeszcze wybieg dla krów z tamtej strony. Nawet może, nie wiem, czy to, jak to tam będzie działać generalnie. A tu jest jakieś wyjście? Nie wiem, czy to jest jakieś wyjście. Kurczę, czy to jest jakieś wyjście? Tak się pogubiłem, w którym miejscu te krowy są, nie? Chyba, że to w środku jest jakiś wybieg. No właśnie, bo ja nie wiem, jakby szkoda, że nie można tutaj... Miejsce, w którym możesz trzymać krowy. No na 500 krów. Dobrze, bardzo mi to odpowiada, że na 500. To jest na 200. Musimy, wiecie co, wybrać. Coś, co nas zadowoli. Wheat feeding robot. Bez pastwiska. No dobra, pastwisko, słuchajcie, to my możemy sobie za chwileczkę dorobić. A! Mi ucieka. Szkoda, że aż to jest tak wielkie, słuchajcie, że aż... No dobra, no to tu jest ten robot paszowy. No to on by mógłby być z tej strony, no to ta hala mogłaby być gdzieś tak tu. Bo tam byśmy zrobili pastwisko, załóżmy. I tutaj dojazd do... No bo tak... Tak bym nie chciał tego postawić. To jest, wiecie, to jest tak olbrzymie, moi drodzy. Tu nie jest napisane, czy jest robotem paszowym. A, że jest to. Dobra, no to z tym byłoby mi łatwiej, bo już nie będziemy kombinować. Wiecie co, to ja myślę, że to można by faktycznie jakoś tak wstawić tu. Prawie przy końcówce. No tego płotu na razie się nie pozbędziemy, więc trzeba jakoś ostrożnie. No bo jeżeli bym to chciał z drugiej strony zrobić, to tak. Po pierwsze wtedy te krowy będą tu chodzić. Co mi nie do końca może by odpowiadało. Po drugie, tam bym miał ten robot za daleko. Ja ten robot muszę mieć gdzieś pod ręką, tego robota. Tutaj bym nie chciał, bo mogę mieć małe pole manewru. Wiecie, tam gdzie będę dostarczał, chcę mieć duże pole manewru. Więc wiecie co? Tak myślę, że jeszcze zostawiając troszeczkę nawet tam przestrzeni na to, myślę, że śmiało można to... Kurczę, 700 tysięcy. 700 tysięcy. Dobra, stawiamy. Me. Czemu me, jak krowa nie robi me? Chyba się coś pomyliło, jakieś barany tutaj. Dobra, no i co my tu mamy? Tutaj będziemy odbierać mleko. No dobrze, to akurat będziemy zawozili. To mi się podoba, bo tam będziemy odbierali i akurat będziemy zawozili. Może zrobimy tak, że naprzeciwko będziemy dostarczali do mleczarni. Widzowie, patrzcie.
Zrobimy numer, bo ja tylko jestem do tego zdolny. Produkcja, fabryki, czy punkty skupu, bo to też trzeba punkty skupu przejrzeć. Są jakieś tam... Na razie patrzę, co my tu mamy. Tutaj jest. Sale of Palace, Floweret Wing, czyli to jest... smakowe. Okej, okay, mleko smakowe można sprzedać. Dobrze, 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 moi drodzy. Czyli najpierw w kolejności trzeba zrobić jednak fabrykę. Jest cookie factory, czyli tych ciasteczek, które mówiliśmy, że są takie istotne. Tylko też nie wiem, czy składniki wszystkie damy radę. Mleczarnia. Mleczarnia, dobra. I teraz tak, tam jest coś do odbioru, tutaj jest do dostawy. No to w tym momencie, kurczę, nie chciałbym znowu, wiecie co, przesadzić. Tak by ta mleczarnia mogła tu stać. Troszkę damy może równo z płotem. Jakie są inne mleczarnie? I tu jest jeszcze fabryka mleka. Ale ona by musiała tak stać, jeżeli ma być to dla mnie wygodne, nie? No chyba, że tutaj bym przy drodze, kurczę, no nie. Ładnie to wygląda, powiem wam, tylko... Dobra, to te dwa budynki na pewno muszą tu być. Tylko wiecie co, kurczę... Oba mleka, na pewno musi być mleczarnia. I tego jesteśmy... Pewni, ale to chyba zwykła mleczarnia, nie? Przyjrzyjmy się. Tutaj jest dostawa tego. A odbiór jakiś jest? No nie, no do mleczarni. Nie wiem, to jest jakiś odbiór? Nie wiem, to wiecie co? Tak, postawmy tą mleczarnię tu. Daleko nie będziemy musieli kręcić i wtedy zostawimy kawałeczek. Nawet tak by sobie mogła stać. I wtedy zostawimy jakiś tam kawałeczek, tylko to niestety musiałoby być tak ustawione, dlatego że tu mamy przyjęcie towaru. Najlepiej tak by było to postawić. O, i tak by było najwygodniej, tylko wtedy... czekajcie, czekajcie, moi drodzy. Wtedy byśmy trochę tutaj... No ale czy tu jakiś przejazd dalej potrzebujemy? Jeżeli będzie wyjazd tu... No to tu przejazd też by był, a dalej może być osobny, bo jeżeli ja to tak postawię, no to tu jest znowu dostawa i to takie będzie jeżdżenie. Patrzcie, no bo jeżeli tak, to jest bez sensu, bo jest odbiór. Mi chodzi też o odbiór towarów. Więc tylko tak to można. Widzicie, ja już to tak planuję w miarę jakoś, żeby to sensownie było. No tak by na pewno było to lepiej pod kątem... Aha, tu nic nie ma, czekajcie. Aha, bo to jest z tej strony, dobra. Dobra, 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 ale tam też trochę miejsca musi być, żebym się później nie zawieszał, że nie mogę wyjechać, czyli tak by musiało być. Spróbujmy. Zobaczmy, moi drodzy, jak to w ogóle tutaj wygląda. Czyli tak, tutaj byśmy odbierali mleko i wtedy tutaj zawozimy do mleczarni gitarka albo do fabryki, która robi te smakowe. No trudno, trzeba wtedy tu. Czemu to akurat jest tak, to ja nie wiem. Tutaj jakieś chyba powinny być... Zobaczmy w ogóle, słuchajcie, te teraz w procesie produkcji, czy mi coś przybyło. Mleczarnia, ok. Czyli tak, jak dostarczę mleko, to mogę tyle przechować, spoko. Cukier muszę jeszcze dostarczyć, o to problem. I wtedy możemy zrobić masło, ser żółty i czekoladę. Spoko. I to są rzeczy, które gdzieś tam są dość dobrze płatne. Dalej mamy to tych te smakowe. To na przykład czekoladę, milk, no bo to wtedy... A, i tu mamy wtedy składniki, że mleko, cukier, owies, soja, czekolada, truskawki. O kurde. Czyli to mi jakby
Aha, tu jest truskawka, czyli tutaj jest czekolada i chyba cukier, tak. Czyli tak, jeden litr mleka, jeden metr sześcienny, znaczy litr to chyba na litr przelicza, cukru i czekolady. A skąd ja czekoladę mam wziąć? Musiałbym znowu mieć fabrykę czekolady, widzowie. A, czyli znowu muszę jeszcze fabrykę czekolady zrobić tutaj. Jakbym tak już chciał iść pod ten deseń. No dobrze, no to słuchajcie, trochę też nie przemyślałem, bo mogło to być w innej kolejności, no ale to trudno, no. Teraz to jakby nie ma znaczenia. Dobra, czyli skoro już to wiemy, to już wiemy, że musimy mieć fabrykę czekolady. Na razie o ciasteczkach. Faktory Butle Milk to na razie sobie darujmy. Jeszcze lody, słuchajcie, jeszcze fabryka lodów jest. O kurde. O kurde, moi drodzy, ile tego. Jest tam mała mleczarnia, to nie potrzebujemy kolejnej mleczarni. Dobra, to czekajcie, czyli fabryka czekolady jeszcze by musiała być. Gdzieś tutaj ją mijaliśmy, prawda? To było chyba Cookie Factory. No to też myślę, że za chwilę. O, czekoladę Factory. A wiecie co, że to jest nawet ładne. O. Tutaj dostawa pięknie, czekoladę, ale ładne budynki starodawne takie będą wszystkie się ze sobą jakoś tam zgrywały. To ile my tu mamy? Tak, czy my tu chcemy jakiś wjazd zrobić? Jeszcze za wcześnie na wjazd, zresztą po co tutaj ma być wjazd? Bez sensu. Na razie miejsce musimy oszczędzać. No tak, tyle sobie zostawimy. Jest fabryka czekolady, no się zepsuło, ale myślę, że się uda naprawić. Mam nadzieję, że się uda naprawić. Coś tam się udało. Coś nie coś. Może być. Ja to sobie na drodze sobie stoję. W zasadzie nie potrzeba jakiegoś nie wiadomo wjazdu. Tutaj był wjazd chyba. Albo nie wiem gdzie był. W sumie był tu. No ale to może być koło fabryki czekolady wjazd. I została nam, jeżeli już mamy iść w tą produkcję, moi drodzy, no to zdecydowanie musi być. A tu jeszcze taka ładna stara mleczarnia. Tylko to jest to samo, nie? Jak fabryka czekolady. Się niczym nie różni, no to bez sensu mleczarnię wtedy taką starodawną. No to moi drodzy, podoba mi się, takie stare budynki właśnie, tak coś inaczej. To wiecie co? No i potem gdzieś sprzedaż gdzieś potem musi, kurczę, tego być. Wszystkiego. I to też nie jest tak hopsiup. Co to tutaj? Jeszcze jest fabryka masła, słuchajcie. Fabryka masła, ale... Kawiarnia? No nie, no fabryki, fabryki mamy. Czekoladę Factory dawaliśmy. I tutaj jest to cookie. To cookies, a gdzie jest... Aha, tu dobrze, no to to bez problemu. To idealnie będzie tak wstawić. To wiecie co? My tą fabrykę sobie, o, to ona coś mi tutaj kurczę krzywo, ale to faktycznie sobie zrobimy przejazd dosyć szeroki. A droga widocznie trochę krzywiej idzie. No nic, no dodamy trochę od drogi. O, tutaj, żeby był wjazd. Więc tu będzie sobie wjazd. Czyli z ciasteczkami fabrykę, no i co? Cookie Factory High Output. Nie wiem, czym co to tu chodzi. Nie wiem, to tak jakby to samo, tylko różne nazwy. Aha, to miksuje ten. To bez sensu, bo mamy. A tu mleczarnia? No to tam, była taka mleczarnia, nie? To, taką właśnie wybudowaliśmy. Dobra. Widzicie, takie rzeczy związane. I tu jeszcze coś mamy. Ale nie, no to budowaliśmy. Jeszcze faktory Butle Milk, że zwykłe. Ale czy to jest sens budować? To nie jestem do końca przekonany. Jeśli miałbym to wybudować, to... Nie wiem. Nie wiem, czy jest to sens. Tutaj sojowe to nie. Mam wrażenie, że coś przeoczyłem, nie? Ale... Ice creams, lody, ale to mogą jeszcze poczekać. Wiecie co, lody mogą poczekać jeszcze. Dobra,
mamy na razie testowo. Dobra, to jest wszystko. To zobaczmy, czym to się teraz różni. Jak, o co chodzi z tą czekolady. A co, tu miał być przejazd? Nie. Tak, serio? Ja tu przejazd chciałem zrobić? Taki wąski? Nie, tu miał być przejazd. No więc właśnie. Naprzeciwko stacji. No. Będę musiał się przyzwyczaić. Zrobimy tak, żebym wiedział, gdzie co jest. Nie bójcie się. Ale tu się wjedzie bez problemu. Tu się cofnie, bo to tylko chodzi, żeby cofnąć. Okej, tą trawę się skosi, się zrobi jakiś tam ten. Dobra, to jest spoko. No nic, moi drodzy, no to nadszedł czas. No tutaj jakiś taki dziwny płot będzie biegł, no ale nic z tym nie zrobimy. Nadszedł czas, moi drodzy, ażeby kupić krówki. Aha, fajna brama, dobrze, że mam robota. Chciałem powiedzieć kuchennego. Słuchajcie, dobrze, że mam robota, nie? Trzeba kupić zwierzęta, tylko żeby to działało. Oczywiście będziemy musieli od razu pokarmem to, moi drodzy, zapełnić. Mam już przygotowane wszystko, więc tylko przywiozę tutaj. Dlatego też, moi drodzy, ostatnio szykowałem to. Jestem gotowy, zwarty i gotowy. Szkoda, że tego nie można jakoś rozbudować. Tak trochę tutaj się kijowo to nam zrobiło. Nie wziąłem pod uwagę, że tu kurczę. Tak kijowo mogę to zbudować generalnie, no ale. Ale cóż, no nie pomyślałem, że jest tak krzywo, ale to chyba mogę ten teren wyrównać, tak mi się wydaje. Bo aż razi po oczach, nie? No nie powiecie mi, widzowie, że to nie razi po oczach. Bo razi strasznie. O. Tylko szkoda, że kurczę ja jakby... A. Mi zaraz krowy uciekną, kurczę. Halo, widzowie, zaraz mi tu krowy uciekną, się okaże. Płotu nie będzie. Patrzcie, to musiał tą fabrykę, to musiał jeszcze raz postawić. Ale ciała dałem, nie? Jasna dupa. Tak dać ciała. Czajcie, widzowie, to no dobra, no cały Yuken, nie? Nie byłbym sobą, jakbym czegoś nie odwalił. Wy już to wiecie. Tu jest jakiś strumyk, którego tak naprawdę nie ma, bo nie wiem, te strumyki to są czasami już ten, ale najwyżej będzie jakiś tam sobie biegł. No bo jeżeli już mam taką decyzję, słuchajcie, podjąć, to już muszę to zrobić teraz, no. Słuchajcie, to już tą decyzję muszę podjąć teraz. No to nie ma tak dobrze. Niestety, moi drodzy. Tylko żebym ja jeszcze pamiętał, co to wybrałem. Chyba to było to. Na 99% to było to. No dobrze, czyli miejsca w zasadzie tam mamy spoko. Raczej nam nie zabraknie miejsca. To tylko muszę dopasować tak do tego płotu. No, teraz było mu, a ostatnio barany beczały. Słyszeliście? Teraz była krowa, było mu. A ostatnio barany beczały. Dobrze. No to cóż, moi drodzy, no to przystępujemy do działania. Pierwszy raz to będę robił. Handel zwierzętami. Krowy. No będę kupował raczej krowy. Ja nie wiem, czy tu pisze, jest napisane, ile krowa daje mleka, ale widzę, że one się nie różnią. Znaczy, w sensie te według kolorów, tak? Mam na myśli oczywiście według kolorów, że się nie różnią, bo tak to wiadomo, że się różnią. Weźmiemy od razu te najbardziej dojrzałe, żeby już mi mleko dawały. 60, no to też ja nie wiem ile razy. 2 to będzie 120. Ja wiem, że razy 5, ale tak się zastanawiałem, żeby może 5 wziąć innych. Czy to jest jakaś różnica? Aż tyle nie zaoszczędzimy, widzowie. Dobra, olać to. 300 mamy krów. Dobra, mamy 300 krów. No to słuchajcie. Najważniejsza rzecz, jaką musimy teraz zrobić, czyli tu muszę pilnować, że to jest tutaj. Dobrze. Okej. Więc słuchajcie. Zaczniemy od tak zwanego tyłka strony. Tu już mam załadowane na manika. Sobie przywiozłem sobie, zobaczcie, moi drodzy. Palety z paszą mineralną, bo to jest dosyć istotne, żeby ta pasza mineralna
Była. O, ładnie to wygląda. Tylko nie wiem, czy tu bym siał swój dom przy tych fabrykach. Powiem wam, że raczej bym to inaczej zrobił, widzowie. Ale tutaj szczególnie, że jeszcze kury mają być za chwilę. Raczej bym poszedł w temat... O, no to żem zrobił. No to Yuken wywinął, nie? Cały Yuken. Kurde, czemu mi się to auto wywaliło, słuchajcie? Tam jakiś gościu idzie, głowa mu wystaje. Tak. Dobra, będę musiał się chyba popchnąć czymś. Słuchajcie, no nie byłbym sobą, jakbym czegoś nie odwalił. No idę o palerze. Dobra, czekajcie, wiecie co? Pomożemy sobie, zrobimy inaczej. Pomożemy sobie. Powiedzmy, że dostałem nadludzką siłę. Ja z tego raczej, powiem wam szczerze, no nie korzystam, bo uważam, że to jest bez sensu i jakby no psuje całą rozgrywkę, no ale to jest taka sytuacja dosyć... sami widzicie wyjątkowo. Kowa... Tylko jeszcze nie umiem tego obsługiwać, jak widać. W której trzeba auto postawić na koła. O, teraz... Udało się. No, gdzie mnie się przewracasz? Halo? No kurde. Zachciało mi się krowy paść. Nie wiem, co ja tu zrobiłem z tym terenem, słuchajcie, nie tak. Niech mi ktoś powie, że tu mi się auto... O, jest. Dobra, stoi. Okej. Okay. Nie wiem, co ja zrobiłem z tym terenem, nie tak, że mi się to auto tu wywaliło. Jakieś pagórki, wzgórki. I tutaj chyba, no fajnie, że są te loga podpisane, więc jakby, no mam nadzieję, że to jest oczywiste. Pasza mineralna tutaj, tylko nie wiem, czy ja mam ją zrzucić, czy co ja mam zrobić, czy to samo weźmie, jak ja tu podjadę. Nic się na razie nie dzieje. Czy co, czy do tej bramy tu mam podjechać, bo jakby wiecie, dla mnie to jest taka ciekawostka, czy to coś mi tutaj... Bo jak na przykład do marketu czy coś podjeżdżałem, to mi sprzedawało, no nie ma. Czy z tamtej strony mam to rozładować? Kurczę, Holipa to wie. No myślę, że jak logo jest z tej strony, to znaczy, że mam to zostawić tutaj. Wiecie co? No to zrobimy taki numer. A w tym czasie sobie przywieziemy. Strefa rozładunku prawa. O, fajnie, że mi pokazuje to od razu na równo. Na równo rozładujemy i zobaczymy. No mam nadzieję, że to tutaj mam rozładować. Więc... rozładujmy. W ogóle auto też zostawimy, bo... Zobaczymy, czy... Tylko, że to powinno już być, jeżeli tak, moi drodzy, by się zaliczyło, to byłoby już napisane, nie? Że pasza mineralna jest jakaś... Więc coś tutaj nie trybi. Coś tu jest widocznie źle. Jak mam być szczery. Zawsze mnie to zastanawia, nie? Teraz mi nie chce autoload się włączyć. Palety euro. No ja mam dzisiaj jakiś po prostu, powiem wam, pechowy dzień, nie? No nie, no. Dobrze było. No co, ponadwymiarowe palety? Nie. A, to on Belę też dał. Nie wiedziałem, że on Belę też. To palety euro.
No widzicie, nie działa. No kurczę, popsuło się coś. Ja mam naprawdę czasami takie... No ale on liczy te palety, więc ja się dziwię, że... Mniejsza o to. Słuchajcie, weźmiemy, zrobimy inaczej. Widzicie, dzisiaj z tym autem są jakieś jaja. Zróbmy taki manewr. My się mamy dowiedzieć, prawda, jak to działa. Jak już będę wiedzieć, jak to działa, to już mogę sobie, nie wiem, czy to weźmie do środka tą paletę, czy co się stanie. Czy to, nie wiem, gdzieś tu mam przynieść. Pasza mineralna nie jest tu przyjmowana. Noż kurde, a gdzie jest przyjmowana? W takim razie. No a tu co? To. Czekajcie, co do silosa? Tą paszę mineralną mam dać? Ja już głupieję, nie? Powiem wam szczerze. Co, tu pod silosa? No i co ja robię? Pod silosa mam położyć? Czy co? Jest, wydawało mi się to takie fajne i proste, a wcale takie nie jest, bo niby jest na... Niby mamy, słuchajcie, narysowane... Niby mamy narysowaną tą paszę mineralną, a jednak się okazuje, że... No co? Jest ikona, słuchajcie, paszy mineralnej, ja nie wiadomo, co z nią zrobić. I co, zaraz się okaże, że misiana też nie przyjmie, co? Czekajcie, bo może coś jest zbagowane po prostu w tym. Dlatego nie lubię zawsze tych... kupować tych z modów. Bo jak widzicie, rozpocznij napełnianie. Zacznijmy od... Niech będzie słoma. Nie lubię, bo jakby nie wiem, czy teraz jest coś zbagowane, czy jak to jest. No niby krowy kupiłem, wszystko spoko, ale jakby wiecie, no to fabryczne, no to z natury działa, tak? Chociaż z drugiej strony działają mi dobrze te na przykład ta cieślat, czy ten tartak, który mam. Działają mi dobrze, nie? Także... No jestem ciekaw. Dobra, słoma na pewno jest tu potrzebna. Ja bym teraz się nie pomylił, bo tu będę musiał jakoś to ogarnąć. Ja jeszcze po drodze kury będę chciał zrobić. Więc jakoś to ogarnę. Dobra, to słoma będzie po środku, tak? Bo tam jest kiszonka, tutaj jest trawa narysowana, czyli siano w sumie. Słuchajcie, no nie no, słoma to nie jest to samo, co siano. Też nie wiem, ciekawe, czemu jest tak rozgraniczone. No i co? No i dalej nie wiadę, a nie pokazało mi, że mogę wyładować. A słoma, no... Poczekajcie, źle wjechałem, czy co? Nie, no to jest słoma, ewidentnie jest ta sama ikonka, przecież nie do trawy. Przecież nie tutaj. Tu nie ma innego punktu raczej do... Muszę tu dostarczyć. To nie ma znaczenia akurat, słuchajcie, że przyczepą ładowującą tutaj jadę, no bo to nie ma znaczenia, no. Widzieliście, że z silosa bez powodu, zresztą tam też było napisane, że... No i co? No i widzicie, podjeżdżam i nic. Czyli coś jest zbagowane, niepotrzebnie, kurczę, te krowy kupiłem, nie? Coś jest, widzowie, zbagowane jednak w tym gospodarstwie. To jest niemożliwe. Widzicie? Nie ma żadnego komunikatu, że rozpocznij wyładowanie. A jeśli zrobię ręcznie i, czy kontrol i, no nie możesz, no nie można wykonać tej czynności, widzicie? Nie wiem, no mogę jeszcze spróbować podjechać tam, kurczę, gdzie... To tak w ogóle jakby automatycznie też to jest dla mnie troszkę jakby niskie, nie? Czyli nie przyjmuje mi niczego. Co ja mam zrobić z tą słomą, skoro nie chce mi przyjąć?
Powiem wam, że wkurza mnie wiele właśnie takich rzeczy w Farming Simulatorze. Że nie jest dokładnie powiedziane, jak co zrobić, jak co obsłużyć. Jest to kompletnie, słuchajcie, no zobaczcie, no ja w tym momencie nie wiem, co mam zrobić. Tak jak niby mam narysowane logo do nie wiem, czy chyba, że tam mam, nie wiem, podejść, otworzyć te drzwi. Bo też tak myślałem z tymi paletami. No nie, no tu się drzwi nie otwierają. A ikonka ewidentnie jest tego. No i co ja mam z tym, na przykład z tą paszą mineralną zrobić? I nic mi też nie zaliczyło, nie? I teraz co mam zrobić ze słomą? Chyba, że tu w ogóle się za wysoko może zrobiło, słuchajcie. To tak jakby teren się podniósł. Może przez to nie mogę wjechać jeszcze, wiecie. No można tak to rozumować, nie? Że teraz widzę, że mi się teren po prostu podniósł i żeby go tutaj troszkę obniżyć, no ale czy to coś tutaj mi, i dlatego pewnie się tą ciężarówką wywaliłem, ale czy to mi coś, widzowie, zmieni? Naprawdę? Szczerze to ja wątpię. O, widzicie? Było o wiele wyżej. Ale ja nie wiem, czy to coś zmieni. Wydaje mi się, że jest bardziej zbagowana ta... Wydaje mi się, że jest zbagowana ta po prostu stodoła, nie? Bo to mi się nie chce... Nie chce mi się, słuchajcie, wierzyć, że nie przyjmuje niczego. Ja tutaj się męczę, cofam. Czekajcie, a tu? O, teraz mogę wjechać przynajmniej kawałek, ale to nic nie zmienia. Dobra, to jeszcze obniżymy. Nie wiem, ja naprawdę czasem przy farmingu czuję się jak jakiś idiota, gdzie... I to tylko przez to, że po prostu coś nie jest, że coś nie jest, słuchajcie, wytłumaczone, wyjaśnione, że coś jest kompletnie niejasne. O! A, widzicie. Tak, tyle to terenu. Okej, widzowie, dobra. To aż o tyle się to... O tyle się to podniosło, dobra. Ale co to zmienia tak naprawdę, to ja nie wiem. To tak nie można za bardzo. O, i teraz odkryło te... Jest pokazane, gdzie co dać. No dobrze, no to fajnie, że odkryło. No to może tu przez to też było za wysoko, słuchajcie, te palety były i może przez to mi ich nie brało. No nie wiem, ja już tutaj naprawdę, słuchajcie, wszystkie ewentualności zakładam. No chyba, że to ten silos ma brać te... Właśnie, dobra, wyłagodzimy sobie trochę teren, bo potem będziemy płakać, że się wywaliliśmy. No dobra, no to teraz to raczej wjedziemy tam autem, znaczy przyczepą w zasadzie, traktorem. No dobra, złagodziliśmy, okej. Okay. I mi tak tutaj troszkę ten mod mnie oszukał. Dobrze, widzowie, to próbuję, a to auto wisi w powietrzu, nie? Zaraz spróbujemy z tymi paletami jeszcze raz, bo myślę, że to wtedy do tego silosa te palety trzeba. Ale widzicie, tak wygląda nauka. Przez to też te odcinki no, są czasami wiele dłuższe niż jest planowane, bo zawsze w farmingu wyskoczy coś, co kompletnie nie ma... O, było. Było, widzowie. Widzicie? Było. Patrzcie. I... To będzie się wyładowywało? Nie. A to... No przecież to powinno się wyładować, jak ja wychodzę z ciągnika. Włączam i to się wyładowuje. Widzicie? I tam przybywa. No dobra, jest to troszkę tak mało na logikę zrobione, bo ja nie wiem, gdzie ja sypię w tej chwili. Ale okej, okay, no to powiedzmy, że w ten sposób zapełnimy. Ja już to sobie zrobię tam poza odcinkiem, nie będę was aż tak tym nudził, tylko jesteśmy cały czas, moi drodzy, ciekawi. O! Patrzcie, pasza mineralna nagle schodzi.
No czyli widzicie, widzowie, czyli za wysoko było. Słuchajcie. Było za wysoko, moi drodzy. Było za wysoko, słuchajcie. Patrzcie to. Przez to, że było za wysoko. No dobra, już to już sobie ręcznie tutaj przestawimy, żeby był porządek. Ależ aż ze śmiechu nie mogę, no bo tak prozaiczna rzecz sprawiła, że mi to nie działało. Czyli no teraz będzie wszystko działać, no bo wzięło mi słomę, no to tam sobie mówię, ręcznie już przestawię. Nie będę się tam aż tak, moi drodzy, szczypać. Już wszystko wiemy. No czyli ja muszę zacząć, słuchajcie, też poradniki nagrywać z takimi odpowiedziami na czasem i nawet głupie pytania, bo jak widać tam po sobie, słuchajcie, to widzę, że wiele osób może i ma prawo mieć totalny problem z tym. Naprawdę. Ludzie mogą mieć z tym problem i mają prawo mieć z tym problem, bo nie jest dużo rzeczy. Także, drogi widzu, jeśli masz problem z czymś, to za przeproszeniem, nie jesteś idiotą, tylko no są rzeczy, które no nie są oczywiste w tym farmingu dla osoby, która zaczyna w ogóle w Farming Simulator swoją przygodę, tak jak ja. I nie jest powiedziane dokładnie, co masz zrobić, jak masz zrobić. Ja specjalnie, słuchajcie, też dlatego zacząłem na siano teraz. Zacząłem na łatwym poziomie. Specjalnie, słuchajcie, zacząłem na łatwym poziomie, żeby no gdzieś tam, więc jakby to wiecie, to, że zarabiam taką kasę, to nie jest jeszcze żadna tutaj, żaden wielki wyczyn. Na pewno inaczej by to było, gdybym grał na poziomie średnim czy trudnym i oczywiście tak od razu wam mówię, jak ogarnę podstawową mechanikę gry, to oczywiście będziemy próbowali od zera do milionera robić na poziomie trudnym. Oczywiście, że tak. Uciekaj, Sarenko. Także będziemy próbowali, to macie moje słowo. Tylko jak widzicie, no tu problem czasami tak proste rzeczy sprawiają. Teoretycznie proste, a w praktyce nie do końca. Ja to na pewno będę chciał sobie już tam poza odcinkiem jakoś też, moi drodzy, urządzić. Was tym nie będę zanudzał, ale może zrobimy w następnym odcinku. Tak, w następnym odcinku się kurami zajmiemy. No kurde, kura blaszka. W następnym odcinku na pewno się, słuchajcie, kurami zajmiemy. Żeby one też były. Zobaczmy tak dla pewności. On niby tutaj się wyładowuje. No dobrze. Leci siano, jest słoma, czyli jeszcze kiszonkę przywieziemy. No i elegancko. No i elegancko. Czyli krowy będą zaraz nakarmione, czyli mleko będą dawały. Czyli ja tu muszę ogarnąć w takim razie jak najszybciej, moi drodzy, ten teren. Jeszcze z wami przywiozę tą kiszonkę. Jak najszybciej ten teren muszę ogarnąć, żeby on się nadawał do tych firm, które tutaj mamy, żeby zobaczyć, jakie są ceny danych produktów. I to też będziemy sprawdzali pewnie w następnym odcinku lub jeszcze następnym. Bo tak jak mówię, jeszcze kury, jajka i potem jak już te jajka, to już się zastanowimy, jakie produkty związane z jajkami nam będą potrzebne. Znaczy produkty, no w sensie jakie fabryki tak z jajkami związane mogą być przydatne, żebyśmy tak tych samych jajek nie sprzedawali, bo tu jak widzicie, ja nie chcę sprzedawać samego mleka, tak? Ja chcę sprzedawać jakieś na przykład mleko, dajmy na to smakowe, przez co jak widzicie cena jest 10 tysięcy za 1000 tych litrów. I to jest naprawdę bardzo fajna opcja, bo meble mają 6 tysięcy w porywach, a tutaj mamy przebitkę, także idziemy z rozwojem do przodu. Ale tu myślę, że ten teren jeszcze trochę będę musiał popracować, porównać, bo tu są jakieś górki, pagórki, ale dobra, to tam powiedzmy, że do kur to nie będzie miało znaczenia, ale podobają mi się na pewno te budynki, tutaj jakiś wjazd zrobimy. Tu na pewno muszę dużo miejsca sobie zachować i powiem wam szczerze, że chyba tutaj przy tym postawię silosa. Jak mam być szczery, moi drodzy, to przy tym postawimy silosa. Tylko tutaj chyba jeszcze nie ma miejsca na gnojówkę i na obornik, z tego co widzę. Jakbyśmy chcieli, to chyba by trzeba. A gdzie ja wjeżdżam?
Mówię, czemu mi się nic tu nie pojawia? Ja wjeżdżam, kurde, z kiszonką do słomy. Dobra, widzowie, no... Już mnie dzisiaj ten farming trochę wymęczył, więc nie dziwcie się, bo... Jery. Idziemy prosto. No i proszę, kiszonka również, czyli działa wszystko, więc pewnie robot paszowy się za chwileczkę nam odpali, moi drodzy, no i będzie gitarka. Także... No. Także sprawdźmy jedną rzecz, czyli krowy mamy, moi drodzy, tą paszę mineralną też daliśmy. O, ładnie, wszystko mamy ładnie zapełnione. Pasza mineralna też jest spoko, także dowiozę tą paszę mineralną ciężarówką za chwilę więcej. Tak jak widzicie, no muszę tu porównać teren, muszę troszkę tutaj jeszcze jakoś to ogarnąć. O, teraz mi się podoba, teraz mi się podoba. Jest równo, pięknie. I krówki sobie chodzą, no te drzewa może niekoniecznie tutaj takiej ilości będę me. Czemu me? Ja nie mam żadnych baranów. Widzowie, czemu me? Ja rozumiem, że mu, ale że me? Ja bym tu z krówkami sobie zdjęcie na miniaturkę zrobił, widzowie. Siemano, krówki. Siemaneczko, ale was tu jest, króweczki. O, będzie fajne zdjęcie na miniaturkę. Także moi drodzy, fajne krasulki mamy. Piękne. Piękne krasuleczki, no. O nie, ja tego nie chciałem robić, chciałem przybliżenie. O, a ona tu przy mnie je. Ona tu przy mnie je, widzowie. Dobra, to tyle myślę, że w tym odcinku, moi drodzy. Jak się podobało, to będę wdzięczny i z góry dziękuję z całego serducha. Drogi widzu, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem. Ja tu szybko jeszcze, żeby sprawdzić, czy ten robot paszowy działa. Czy on tam krówkom jedzenie da. Bo to gdzieś też się sprawdzało, chyba poziom zdrowia, czy tam coś. Musimy tutaj zresztą wejść, zwierzęta. Odjedziemy, zobaczymy, może trochę czas przyspieszymy, widzowie, zobaczymy. Czyli co my tu mamy? Mamy zwierzęta, mamy krówki, które jeszcze nam mleka nie wyprodukowały. Tylko ciekawe, gdzie to mleko będzie przechowywane. Pokarm. Ale czemu nie ma pokarmu? Moi drodzy. Czemuż to pokarmu nie ma, jak jest? Zdrowie, pokarm. Aha, bo jeszcze nie... Słoma, gnojówka, dobrze. Aha, czyli słoma w środku do wyścielenia. Ale to jest podobno dodatkowo. Wiecie co? Zróbmy sobie taki manewr. Ja zazwyczaj, jak robię ważne rzeczy, jak sami widzicie, to robię na czasie rzeczywistym i czasem sporadycznie, minimalnie przyspieszony, ale generalnie czas rzeczywisty. A teraz po prostu przyspieszyłem czas. A jest, zdrowie 20%, mleko 400 litrów. Mamy, widzowie. Tylko gdzie jest gnojówka, niech ktoś mi powie. Bo jakby nie widzę tego czegoś do gnojówki. Co, że tu? Zobaczmy, co to tutaj teraz możemy. Tu nic nie możemy. Tutaj też nic nie możemy. Nie wiem, co ja tu mogę, a czego nie mogę. Tutaj myślałem, że się mleko odbiera. A, poczekajcie, ja mam wyłączony ten. Ale nic tu się nie... Tylko się brama otwiera. Jestem ciekaw. Otwórz drzwi. Ej, ja tu można wejść, widzowie. No i co? Otworzyłem drzwi i nie mogę wejść? Okej, okay. A nie, mogę. Ło! Wow. Młotek mogę do ręki wziąć, ale fajnie, widzowie. Magazynek mamy, nie wiedziałem. Ui, tutaj jest jakiś bajer. Tutaj są jakieś sprzęty, widzowie, chyba do słomy mi się wydaje. Tu jest jakiś sprzęt. Jakiś Nautilus, zamknij drzwi.
Tu są jakieś sprzęty, słuchajcie. A co, krowy śpią? Krów nie ma, widzowie. Tu są jakieś sprzęty, słuchajcie, do słomy prawdopodobnie. Nie wiedziałem, że my coś takiego tu mamy. To się włącza jakoś? Nie widzę, żeby coś tu się... To chyba tak stoi jako pic na wodę fotomontaż. Już myślałem, że dostaliśmy w prezencie. O, idzie jedna krówka. Tylko ciekawe, gdzie te krowy śpią. Jedzą. Zdrowie 100% mają. Super. Pokarm mają. Ej, ty żyjesz, mam nadzieję. Chyba zasnęłaś, co? Dobra, oddycha. Oddycha. Już myślałem, że ten... Ja się też nie miała gdzie położyć, nie? Dobra, oddycha. Myślałem, że jej się zdechło, widzowie. Ledwo kupiłem, myślałem, że jej się zdechło, ale oddycha, więc jest dobrze. Okej, jeszcze trzeba im tu wyścielić jakoś tą słomą, ale to jeszcze nie do końca ogarniam, jak to zrobić, więc to zrobimy później. Ale fajnie. Dobra, podoba mi się. Tu trawkę można by im też zasiać. W zasadzie po co mają tutaj mieć takie błocko? Tylko gdzie jest to miejsce na gnojówkę, to ja nie mam pojęcia. Myślałem, że gdzieś ono jest. Ale dobra. To tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia, moi drodzy, w następnym odcinku, gdzie zajmiemy się kurami, zdecydowanie kurami. A w tym czasie tutaj poza odcinkiem dopieszczę te wszystkie takie różne szczegóły, żeby tu jakoś to w miarę wszystko funkcjonowało i żeby było gites. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, drogi widzu. Cześć.